Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas. Dziękujemy Ci, że to jest czas, kiedy wzrastamy w Twoim imieniu. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że jesteś wśród nas. Wywyższamy Twoje imię. Czcimy Ciebie, wielki, potężny Boże, który dałeś nam mądrość, rozum i umiejętność różnego rodzaju. Dziękujemy Ci, Boże, że podniosłeś nas do rangi władców tego świata. Wywyższamy Cię, Święty Boże, za Jezusa Chrystusa, za to, że jesteśmy uratowani, że jesteśmy zbawieni, że diabeł nie może nas tknąć. Wywyższamy Cię, Boże, za to, że jesteśmy ludźmi świadomymi swojego celu. Uwielbiamy Cię, Boże, za to, że dałeś nam rozróżnienie tego, co jest mądre, a co jest głupie. Wywyższamy Cię, Boże, który pokazałeś nam, czym jest życie, a czym jest śmierć. I nauczyłeś nas wybierać życie za wszelką cenę. Uwielbiamy Cię, Boże, za Twojego świętego Ducha w nas, za Ducha mądrości, Ducha rozumu, Ducha poznania, Ducha bojaźni Bożej, Ducha miłości i mocy. Wywyższamy Cię, Boże, oddajemy Ci całą chwałę, całą cześć. Módl się do Niego.
przeżywaj Boga. Celem tej szkoły nie jest wzbudzić w was to, abyście byli uczeni w Piśmie, ale to, aby wzrastała duchowość życia. Bóg chce, abyście mieli z Nim doświadczenie, z czym przychodzisz, czego chcesz. Musisz być pewien, czego chcesz. Bądź pewien tego, czego chcesz. Módl się, módl się, módl się, wyraź się, wyraź się, wyraź się.
zatrzymałeś się w swoim życiu. To nie jest problem. Chcę ci powiedzieć krótkie świadectwo. Czytałam kiedyś o pewnej kobiecie, która miała nienawróconego męża. I on ją źle traktował. I on jej zabraniał chodzić do kościoła. Grajczyku. On zabraniał jej chodzić do kościoła. I mówił do niej tak. Jeśli ty pójdziesz do kościoła, to ja cię zabiję. A ona do niego powiedziała tak. Jeśli mnie zabijesz, to zrobisz mi wielką przysługę, ponieważ ja będę szybciej z moim Panem. Ona się nie bała. Ona nie była w żadnym kompromisie. I ona się modliła. Ona wie cenie swojego męża. I przyszedł dzień jej chrztu. I ona poszła się ochrzcić. I on do niej powiedział tak, wrócisz, jesteś martwa. I ona poszła, posłusznie ochrzciła się. I kiedy wracała, to modliła się o nawiedzenie. O Boże nawiedzenie. Bóg chce, żebyśmy tak się modlili. Abyśmy modlili się odważnie. Bo kiedy nie modlimy się odważnie, to nie doświadczamy nadnaturalnych rzeczy. I ona modliła się. I ona mówiła, Boże, nawiedź go, nawiedź go, nawiedź go, nawiedź go, nawiedź go. I kiedy się ochrzciła, to nie zrobili jej super imprezy w kościele, ale ona wróciła do tego domu, a w domu był jej mąż przy stole, okrytym obrusem, klęczał i mówił, przepraszam cię. W jakiejkolwiek formie kompromisu, to weź nad tym dzisiaj autorytet. Weź nad tym autorytet. Jezus zwyciężył diabła. Jezus zwyciężył diabła. Nie bój się. Prezentuj Boga. Prezentuj Króla. Prezentuj prawdziwe Królestwo. Nie bój się. Szotoroma mama satoloroma satanarama satanarama. Duchu Święty, ja potrzebuję Cię z Tobą kontakt.
być o Duchu Świętym.
serce, wielbiąc Króla Chwa.
Jest w Tobie duch mocy, czy
Ogłaszamy w imię